Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Harry Potter. I teraz mamy czarę ognia, nie? I teraz tak, co muszę powiedzieć? Jak dobrze wiecie, to tam miałam komputer w naprawie. I okazało się, że... Znaczy, z kompem jest wszystko ok, ale okazało się, że... Nie zapisuje się ta gra w chmurze, także cały mój postęp w tym tutaj Lego został przeze mnie niestety utracony. Stwierdziłam, że na pewno nie będę tego przechodzić od nowa, bo mogę sobie to przejść jeszcze raz, kiedy to ukończę, tak? Ale nie w połowie gry. Czy nawet w większej części już, która jest za mną, mam to przechodzić od nowa, więc ściągnęłam sobie save'y z internetu. Jest taka możliwość na szczęście. Co za tym idzie? Postęp nie jest mój. Niestety. Widzę, że tutaj jest na maksa w ogóle dokokszone wszystko. I są jakieś takie dziwne zaklęcia, typu... Nie wiem, co to w ogóle to jest. Pełno jakichś dziwnych zaklęć. Czekajcie. Ja coś tym dzieciom robię w ogóle, tak? Aha. O, super, naprawdę. Jezu, weź ją odmroź. O mój Boże. Dobra, ona sama się odmroziła. Dobra. Są jakieś takie dziwne zaklęcia, znaczy one wiem, że były tam do kupienia gdzieś, wiecie, tam na tym, jak się szło do dziurawego kotła, tak? Przepraszam. Tam były te różne sklepiki i tam można było sobie te zaklęcia kupić. No one tutaj niestety są kupione, no... Nie mam na to wpływu, ale przyznaję się, no, że postęp nie jest mój, ale żeby jakkolwiek wam tą grę nagrać, dokończyć, no to myślę, że nie jest to większy problem. No trudno, mamy jak mamy, ważne, że przejdziemy sobie dalej, nie? Dla mnie to jest najważniejsze, że ja nie muszę tego przechodzić jeszcze raz, bo uwierzcie mi, nie chciałoby mi się. Było mi szkoda bardzo tego mojego postępu, no, ale niestety nie zrobię już, że tak powiem. O Jezuś. A co to jest ten kociołek tutaj? Dobra, okej, idziemy z nim. Tam, gdzie mamy iść. Fabularnie już, załatwimy. A, zadanie podwodne! Boże, uwielbiam tą scenę z filmu, bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, jak będzie to tutaj wyglądać. Troszeczkę się boi. Aha, skrzeloziele, nie? Ale kto mu to wtedy dał? Nie pamiętam. Jezu, ja muszę sobie zobaczyć, wiecie co, wszystkie od nowa filmy, bo ja zaczynam zapominać. Ja to, to jest bardzo zły znak. Dobra. Teraz tak, nie wiem, na ile mamy tutaj czasu. Skrzeloziele wytworzyło nam skrzela, czyli oddychamy pod wodą, tak jak większość zwierząt... A to jest co? Aha. Jak większość zwierząt podwodnych... Tak? Wiecie, o co chodzi? Można tam wpłynąć? A! Fajne! Takie a la Mario, nie? Ale niestety ma to swój ograniczony czas. Nie trwa to wiecznie. Nie jest to na zasadzie, że... że my sobie pływamy, kiedy chcemy i odwołujemy to zaklęciem. Spieprzajcie. A widzę, że to nie jest tak łatwo je tutaj pokonać. Aha, tutaj są jeszcze, dobra, kwiatuszki nawet się rozwalają, super. Aha, tylko że to wszystko mi poleciało do góry. No, atakują nas te beboki, patrzcie. Tak, one też były pod wodą, super, że jest to tak fajnie od... Czy my sobie możemy wziąć jakieś inne na nie zaklęcie? Bo one trochę mnie zaczynają denerwować. Dobra, płyniemy sobie. No sorry, młody. Nie chodziło w ogóle o ciebie. Dobra, tamte pieniążki są jakby w ogóle od innej strony.
Gę, okej. Okay. Ho, 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 super. Naprawdę, ekstra. Nie wiem, kto z nami jest. Kto jest tą drugą postacią. Ale o co tu chodzi? Aha, górą, tak? Nie. Zaczyna się. Ale... Aha, 1 na 9, coś zrobiłam, w ogóle nie wiem co, hit. No ja tędy nie przepłynę, A weźcie mi... O, czekajcie. Wow, wow, wow. A tu jest jakaś muszelka. Czy ta muszelka ma jakieś znaczenie, jak ją rozwalę? Niby nie, albo Harry sobie nie trafił i to też jest jeden z... Pieniążki uciekają. Aha, one jakby, dobra, one mi idą do mojego, dobra. Ja myślałam, że one uciekają, no ale po co tutaj na przykład mi dało? One się od razu zbierają do tej mojej, wiecie, nie wiem, do mojego postępu, o. Tak, bo beboki mi to znowu przepłynęły. Trzeba się ich pozbyć. No co tu chodzi w ogóle? Aha, 2 na 6. Muzyka, wam od razu już mówię, że jest z filmu. Ta sama, przy tej, która była przy tej scenie w... No, w filmie, że jest ta sama nutka podłożona, super. Mnie to cieszy. A to co jest zaś za dziadostwo? O Boże, nawet mi to spadnie? Nie. Ale mogłoby mnie ta woda nie porywać? O Jezu, zaciął się Harry. Tak? Haro? Okej. Dobra, płyniemy. Aha, okej. Gdzieś nas tyrkło. Bardzo dużo trzeba nie uderzać. Teraz dołem czy górą? Pytanie. Nie, nic z tym nie zrobię na razie. Także wybierzmy tutaj teraz górę. Teraz nie wiem, co mam tu zrobić. Nie da się tego kamienia rozwać, mogę jakoś popchnąć? Nie. A wyżej? Nie, wyżej też gra nie pozwoli. A tutaj to w ogóle? Aha, tutaj w ogóle są jeszcze rzeczy do zebrania. Super, Harry, że ty w ogóle trafiasz w to wszystko. Dobra. No nie da się przez to przepłynąć. Ale definitywnie... Aha.
złe zaklęcie było wybrane. Spoko. To tutaj ten klocek. Kim był przed chwilą ten krab pokazany? No. Ach, Boże, nienawidzę tego. Aha, ja sobie mogę go gdzieś dać. Prawdopodobnie tu, co? Okej. Okay. Jeja! O Jeziu, ale to ja nie chciał tak zrobić. Kulek. Aha, dobra, to jest na czas. Dobra. Tutaj się da to coś, cokolwiek z tym zrobić. Czekajcie, ja sobie tym namierzaniem zobaczę, bo to wiecie. Dobra, to zróbmy tak. Bądźmy już tu. W ogóle odsłońmy sobie to. Chociaż to się bardzo szybko napełnia, ja nie zdążę tego zrobić. No i co? Aha, ja pierdolę. Przecież, przepraszam. Przecież my możemy... być drugą osobą. Dobra, tylko co tu teraz trzeba zrobić? Jakie fajne kołaczki, super. Dobra, coś musimy tutaj z tym zrobić. A teraz? Matko, co on tam porobił? Wow, 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 wow. Okej. Okay. O Jezu, płyniemy. Aha, zaś. Fuuuj! A kupę. O nie, 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 bo ona zatruje. No teraz wiem, że chyba raczej to. Sorry, ziomuś. Mi się wydaje, że on mnie ugryzie, jak ja w niego wpłynę. Dobra, spróbujmy tutaj. O, coś tutaj jest. O, perełka. Nie, co to jest, perełka? No, chłopie, puść mnie. Tak, perełka. No, adios. Mogę? Okej. Perełka. Aha. No i problem jest teraz taki, że oni mają za zadanie uratować tylko jedną osobę. Jednak Harry widzi, że jest i Hermiona. Aha, Hermiona, ale wziął to, ją wziął ten drugi. Nie wiem, czy nie Cedric, bądź ten Karkaro. Tak? A został Ron dla Harry'ego i jeszcze jedna osoba została i Harry też będzie próbował ją właśnie uratować. No ale co to się dzieje? Dobra. No to co robi tak? Co to jest? Robak w ogóle. Pisne. A, bo one tam będą jadły sobie. O nie. Mhm. Nas będą atakować niestety. No ale mógłbyś ją wykończyć? No ale w tą stronę raczej, co? Dobra, szybko. No i co dalej? Aha, a ten?
No co dalej? Nie wiem, co mam zrobić teraz. On nie trafia w nim, tak? Tego robaczka. Dobra, może do góry? Nie. No to ja nie wiem, o co chodzi teraz. Tam nikt się nie popłynę. Tu też nie. Kurde, no nie widzę tutaj nic, jakiejś możliwości czegokolwiek. Płyniecie tu na dół? Nie. No to... A tu jest jeszcze robaczek, dobra. Ja nie wiem, czy to o te robaki chodzi? Cztery na sześć, no ale... Co dalej? Mi się znowu jakieś zaklęcie nie super nie pokazuje. Aha, spoko. Moim zdaniem już powinno być koniec zadania. Okej? Spokojnie. Tak, to jest Wiktor Krum. Okej. Okej, witam was chyba w kolejnym odcinku. A co, o co tu chodzi? Aha, on mi te schody przesta... A dobra, dobra, tak ma być, okej. Ojej. Tylko nie po tych schodach w ogóle. Ledwo idą. Dobra, tu jest... A ten dzwon? Można? Jezus, Ron, przepraszam. Boże, muszę zmienić te zaklęcia, bo to jest... Nie jestem przyzwyczajona, że coś takiego jest. Są jakieś takie psikusowe te... Ojejku. No patrzcie, zaś mam to wybrane. Nam te schody musi przestawić. No ale... Ja nie widzę tego... Gdzie mam stać? No nie. Umarty. Chodźcie tutaj wszyscy. Spoko. Nie wiem w ogóle, jak to zostało wykonane, ale okej. Okay. Co to jest taki domek tu? Oj, przepraszam. O, idziemy do jakiegoś domku. O! No to trzeba wszystko gistać, nie?
telewizor. Co to ma być? To dziadostwo, Boże, nienawidzę tego. Nienawidzę tego robić, bo jest to bardzo zbadżone. No to po co to jest? Bo ja tego nie rozumiem za bardzo. Nie wiem, dziwny pokój. Nie wiem, o co w ogóle tu chodzi. Mogę na tym jeździć? A przez okno da się wyskoczyć? Nie da się. No co tu chodzi? Tu się nic nie da zrobić chyba. No nie. No spoko w ogóle, no, okej. Ojeju, nie wiem, co to jest za pokój. O co tu chodzi? Dobra, idziemy stąd, bo ja w ogóle nie kumam, o co w tym chodzi. Okej. Gdzie mamy iść? Aha. Spoko w ogóle. Siema. Dzięki za schody, bo mamy tutaj być akurat. O nie, labirynt. No to my się już ku końcowi zbliżamy. Musimy taki puchar znaleźć w tym labiryncie. No. Ta jest najlepsza. Ona taki dresik miała niebieski, ja pamiętam to. Aha. To jest Harry Cedric, jest ten Wiktor Krum, ale jak ta dziewczyna się nazywa, to ja nie pamiętam. Dobra, robimy tutaj na maksa rozpierduchę, w sensie pieniążki, nie? Zobacz mi te pieniądze. Wąsa nie trafia, to jest hit. Dobra, a teraz to. Nasz wspólnik się zaciął. Bardzo znaczy.
No i co? Okej. Ojej. Kurde. Teraz się nimi zajmiemy. Chciałam te pajęczyny trafić, ale widocznie chyba. Pionszki. Dobra, bo one się chyba będą pokazywać bez końca. Okej, zaklęcie na te bebule. Harry, wyłaź stamtąd, bo cię zezre jest se co? Tylko jesteśmy z Cedriciem. No dobra, lecimy. Ale... Harry, weź to jakoś chodź. Porozwalałeś te pieniądze po całym tym, jak ja mam to pozbierać. Ogólnie to nie kumam w ogóle tego, co tu się dzieje z tym, ale spoko, nie? Okej. Chyba nie dla nas na zaklęcie, nie? Ptaszek tam był. O no 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 no. No, Jezu, mi się boi. O, słyszę. O Jezu, ten kwiatek mnie zablokował. Okej. Tutaj jeszcze ten kwiatuszek właśnie. Żeby nie wpaść na te kolce masakra. Tam ktoś biegał. O! Okej.
Sorry. Nic nie widzę. No to ten, Wiktor Krum. Dobra. Jezus, żeby coś widziała. Słyszę ten emblem. Co jest? Tutaj tam przejście. To jest tam chyba tą inną postacią niestety. Dobra, bo tutaj trzeba im łomot zaś spuścić z tego co widzę. Dobra. Przepraszam, ale idę. No i? Aha, to tylko raz mogłam przestawić, no dobra. Może ja tu nic nie widzę. Co ty tam, Cedric, robisz? Ojej. Dobra. Jest jeszcze ten, dupka musi dostać. Cedric, odsuń się, bo o Jezu, w kwiatuszka celuje. Przeszkadzasz. Aha, tu jest jeszcze coś. Kto tu się męczy? O Boże, trzeba pomóc. Student need. Dobra. I teraz tak, to trzeba wziąć i... No a to co to jest? Czekajcie, to. Hm.
Mogę mu coś zrobić głupiego? Mogę. Przepraszam, Cedric. Ja nie chciał. Ale bym chciała tego pająka. On nic nie robi niby, tak? Syczy. Sypko! Właśnie conko. Ło, ło! Dziękuję. Okej. Okay. Dobra, chodź. Ojej. No dobra, ale... Nie, myśmy tu już byli. Co z tym pająkiem teraz? Da się na nim jeździć? Nie. O. Aha, dobra, kumam. A tam jeszcze kwiat... O Jezu! Masakra. Tak, widać ten puchar, ale to nie będzie dobry pomysł. Czy nas czeka jakaś walka? No co mnie tam zrobiło? Pewnie to ja go uderzyłam po prostu. Dobra, rozumiem. To nie był dobry pomysł, bo niestety puchar był świstoklikiem. Czyli takim przedmiotem, który po dotknięciu transportuje cię w określone miejsce, zaplanowane z góry, tak? No i a czemu te okulary? On mówi, że... Aha. No dobra, no. Bardziej tutaj chodziło o krew niż o to dziecko. Znaczy dziecko, to jest Lord Voldemort, który właśnie się odrodził. A czemu ma nos, jak on nie ma nosa? Okulary wyrzucił gdzieś. Dobra, wydaje mi się, że będzie tutaj nas czekać jakaś walka chyba. Mhm. Press X, rapid to fire the spell back to Voldemort. Szybko! Co to jest? Ten nagrobek. Nas atakują wszyscy. Ja nie mam żyć, już mało mam. Co oni mi tu? Szybko. Szybko. Dobra. Nie chcę to. Szybciutko trzeba jakieś życie pozbierać. Mhm. Jezu, ten Harry bardzo wolno. Znowu mi robi. Ja nie mam czasu teraz. Mam tu rzeczy do zbierania. Nie! Dawaj, Harry. A to rodzice są Harry'ego. Mhm. O Jezu, tyle rzeczy... Boże, nie powinnam się śmiać, bo Cedric ogólnie zginął, ale przedstawiony został to bardzo w komiczny sposób. Dumbledore dał mi ulotkę, jak poskładać klocki kisne. Okej. Okay. Mhm.
No, profesor Moody ogólnie był zamknięty przez większość czasu i tam osoba, ja nie wiem kto to był, syn jednego z takich wysoko postawionych. Tak, i on pił eliksir wielosokowy, żeby być Moodym i żeby móc się zbliżyć do Harry'ego, zaczarować tego świstoklika. No, także tak pokrótce. No, ale nie wyszło im. I ogólnie też w książce była afera, że ktoś Snape'owi podkrada składniki do eliksiru wielosokowego i to podejrzenia oczywiście były na Harry'ego. No, ale się okazało właśnie, że to ten chłop kradł, żeby móc być Moodym przez większość czasu. No. No i co? Level complete. 120 na 200. Kontynuujemy naszą przygodę, nie? Kupy. Kupy klockowe. Co się dzieje? Ron zazdrosny. Hello. Będą kisiolki? On z tą kupą. Strzęp powącha. No to już jest chyba koniec, nie? Tutaj już więcej nic nie zrobimy. Tak, tutaj wszyscy uczestnicy właśnie tego turnieju trójmagicznego, tak? Turniej trójmagiczny? Jak źle gadam, to sorki. Oni już opuścili szkołę i tak, koniec. Aha, 1.4 się już skończyło ogólnie. Okej, rozumiem. Czy to już jest koniec końców. Dobra. No bo tu już nie ma kontynuacji przygody, nie? Return to Hogwarts. Ale wiecie co, no teraz jest ta możliwość jest sorki Hermionka. Wiecie, tutaj właśnie powtarzania tego, nie? Mhm. No postacią po prostu, nie? Dobra, no to co? Ja jestem zachwycona. Harry Potter, wiecie. Mi się to podobało bardzo, bardzo. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, bo widzę, że ta seria dobrze się przyjęła, że oglądacie, komentujecie, dajecie mi tam wskazówki, za co bardzo dziękuję. Nie jest to na 100%, bo jakby trzeba wybrać te inne postaci, tak? No i co, teraz przyszedł czas, żeby zainstalować i zacząć grać w kolejne te części, nie? Także zabieramy się za to od razu. I co? No, to do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!